Cześć. Dzisiaj przedstawię Wam jeden z najpopularniejszych systemów DJ-skich typu standalone, czyli Denon Prime 4. Nie pamiętam, żeby jakakolwiek premiera sprzętu dla DJ-ów wzbudziła tak duże oczekiwania jak ten model. No, coś takiego, jak teraz wszyscy czekają na premierę Cyberpunka, która się ciągle opóźnia, to było podobnie. Pomimo, że on już niby był w sprzedaży, ale nie było go nigdzie w sklepach, tak więc tworzyły się listy kolejkowe. Pierwsze dwie transze, które dotarły do Polski, to zostały już rozprzedane jeszcze w przedsprzedaży. I skąd tutaj takie wielkie oczekiwania? Tutaj przede wszystkim firma Denon posłuchała się DJ-ów, wzięła pod uwagę ich sugestie i zaprojektowała sprzęt prawie idealny. Jest tutaj naprawdę wiele bajerów, część z nich może nie jest potrzebna na co dzień, ale pomimo tego są i możliwości są cały czas rozwijane. Dzięki temu, że jest tutaj świetnie pomyślany system operacyjny Engine, który znajduje się również w innych urządzeniach, na przykład odtwarzaczach serii SC, czy jego młodszym bracie Prime 2. To oprogramowanie jest cały czas rozwijane, dochodzą ciągle nowe funkcje, usprawnienia, są poprawiane błędy. No i przede wszystkim właśnie firma Denon bierze tutaj cały czas pod uwagę sugestie DJ-ów. No, myślę, że to też będzie uwzględniane przy jakichś kolejnych modelach, następcach tego, które się na pewno niedługo pojawią. Ten model ma naprawdę spory potencjał, żeby jeszcze go rozwinąć, więc to, co dziś przedstawię, być może za rok, dwa będzie tego naprawdę dużo, dużo więcej tych funkcji. Oczywiście jakieś tam nowe przyciski nam nie wyrosną, ale jako, że mamy tutaj duży wyświetlacz dotykowy, no jest to w zasadzie tak jak gdyby tabler doczepiony, możemy sobie tutaj regulować jego kąt położenia. Dzięki temu wyświetlaczowi, no to na zasadzie tutaj software'u można naprawdę bardzo wiele rzeczy jeszcze rozwiązać i dodać sporo nowych możliwości. Ale przejdźmy do samego urządzenia. Jak na systemy typu standalone, jest naprawdę bardzo dobrze wyposażony. Przede wszystkim wejścia i wyjść. Oprócz standardowego wyjścia master, jest tutaj wyjście na odsłuch, również na XLR-y, co jest naprawdę rzadkością. Oraz trzecie wyjście Zone Out. Jest to dodatkowa strefa. No może na co dzień nie jest to w większości osób potrzebne. Dzięki temu rozwiązaniu możemy puścić nasze źródło dźwięku na dodatkową salę i mamy do tego osobną regulację głośności, ekwalizację. Mało tego, możemy puścić z tego urządzenia zupełnie inną muzykę niż ta, która leci na sali głównej. Więc odpalamy sobie playlistę, przyporządkujemy jej kanał czwarty i ona będzie nam leciała po kolei, na przykład na jakiejś sali typu VIP room i tak dalej. Mikser jest czterokanałowy, możemy odtwarzać cztery utwory na raz, czy to z pendrive'a, czy to ze źródeł zewnętrznych. Tu jest pełna dowolność, tak więc możemy sobie pomiędzy tymi wejściami miksować, czy to będzie źródło z pendrive'a, czy to będzie podłączony laptop z oprogramowaniem, czy to będzie podłączony zewnętrzny dysk twardy, czy dysk, który tutaj możemy sobie włożyć, bo też warto o tym wspomnieć, że od spodu jest kieszeń, w którą możemy zamontować 2,5-calowy twardy dysk, czy to SSD, czy HDD, dzięki czemu mamy możliwość przechowywania tutaj tetrabajtów danych, nie? Tak więc jest to naprawdę niespotykane rozwiązanie na rynku. Oprócz tego dwa porty USB tutaj od frontu, dwa porty USB z tyłu, do których możemy podłączyć pendrive'y czy zewnętrzne dyski, slot na kartę SD i dodatkowo port link, dzięki czemu jeszcze możemy połączyć to w sieć z kolejnymi urządzeniami Denona i one się będą wymieniać swoją bazą muzyczną, a więc urządzenie jest naprawdę bardzo wszechstronne. No i DJ-e, którzy grają imprezy okolicznościowe, eventy, na pewno też docenią możliwość podłączenia dwóch mikrofonów z niezależną regulacją głośności i ekwalizacją oraz
limiterem. Jest tutaj wbudowany limiter, bramka szumów dla tych mikrofonów, jak i eliminator sprzężeń. Można sobie nawet talkover, tutaj opcję talkovera dostosować. Mnóstwo ustawień, które możemy dokonać pod siebie. Dotyczących mikrofonu, słuchawek, miksera, filtrów, efektów, które się tutaj znajdują, czułości, talerzy, jog i tak dalej. Mało tego, te wszystkie ustawienia możemy zapisać na swoim pendrive'ie, więc jak idziemy do jakiegoś klubu i tam też stoi takie urządzenie Denona, wystarczy, że ten pendrive wepniemy i zaimportujemy swoje ustawienia. Nie trzeba będzie wtedy nic konfigurować od nowa pod siebie. Można byłoby się tutaj przyczepić do małych jogów. Mojego największy konkurent, czyli Pioneer XDJ-XZ, ma pełnowymiarowe jogi. Tutaj są one trochę mniejsze, no ale no coś za coś. Kompaktowe rozmiary urządzenia i jeszcze w miarę niewielka, akceptowalna waga. No niestety wymuszają takie inne rozwiązanie. Za to mamy 8 świetnych padów, które mają kilka funkcji. Mamy tu również możliwość edycji siatki utworu z poziomu urządzenia. Tutaj ten algorytm liczący siatkę i tempo nie jest jeszcze idealny, więc niestety zdarza mu się dość często, że ta siatka nie idzie w parze ze stopą. Dlatego dobrze, że jest taka opcja i możemy sobie to ręcznie edytować. Na pokładzie mamy 2 efektory główne. Możemy ich używać zamiennie na każdy z kanałów. Więc tutaj nie jest to przypisane lewy do lewego, prawy do prawego. Można tutaj zamiennie tego używać. Dodatkowo 4 fajne efekty Sweep FX do kontroli pod każdym z kanałów. Więc naprawdę sporo ciekawych opcji i możliwości. Urządzenie to potrafi samodzielnie analizować utwory, więc nie musimy ich wcześniej przepuszczać przez żaden komputer. Oczywiście, jeżeli to zrobimy, będziemy mieć dostęp do danych od razu. Jeżeli nie, on potrzebuje kilku sekund na analizę utworu i będziemy mieć tutaj widmo, BPM, tonację, więc nawet jeżeli repertuar nie jest przygotowany, no to wszystko nam tutaj i tak się wyświetli, tylko potrzeba będzie troszkę więcej czasu. Dodatkowo importuje on pliki z programów Recordbooks, Serato i Traktor, czyli jeżeli mamy tam porobione swoje playlisty, poustawione punkty Hot Cue, to wszystko tutaj będzie odczytane, nie musimy jakoś tego na nowo przepuszczać przez tutaj dedykowany program Engine. Jest tutaj też bardzo łatwe i proste nagrywanie naszych setów na pendrive. Mogą się one nagrywać na ten sam pendrive, z którego odtwarzamy aktualnie muzykę. Nie konfliktuje to ze sobą w żaden sposób. Fajnym bajerem jest też możliwość umieszczenia swoich logotypów na wyświetlaczach pośrodku joga. Jeżeli tego nie zrobimy, no to będą się wyświetlać okładki utworów bądź logo Engine. Ale możemy sobie właśnie wgrać na pendrive'a swoje logotypy i jest to, myślę, że super bajer. I największy atut tego urządzenia, możliwość odtwarzania utworów bezpośrednio z chmury, z serwisów streamingowych. Coś, czego nie ma do tej pory konkurencja. Do urządzeń Pioneera póki co musimy podłączyć laptop, żeby to było możliwe. To urządzenie jest w pełni samowystarczalne. Tak więc logujemy się do sieci Wi-Fi lokalnej, czy udostępniamy sobie ze swojego telefonu. Wykupujemy abonament na jednym z portali streamingowych. W tej chwili mamy dostępny tutaj Bitport Link, SoundCloud Go, który na chwilę obecną nie jest jeszcze dostępny w Polsce, ale to jest wina SoundClouda, nie Denona, BitSource oraz Tidal. Więc tutaj te abonamenty no, wahają się do 100 zł wszystkie. Mamy dostęp do całej w zasadzie bazy muzycznej świata. Jedyną przeszkodą na razie oczywiście będzie jakość połączenia internetowego. Ale myślę, że po upowszechnieniu się sieci 5G to też nie będzie już żadnym problemem. Nie ma tutaj obaw, że coś nam się zatnie w trakcie utworu, w połowie się wyłączy. On najpierw pobiera się na wewnętrzny dysk. Kiedy pobierze się w całości, wyskoczy taka informacja, że można już go odtwarzać i dopiero możemy go grać. Tutaj też można sobie zapisywać
wszelkie punkty hot queue, playlisty sobie robić z tych serwisów streamingowych, więc działa to na tej samej zasadzie, jakbyśmy mieli fizyczną muzykę. Tylko tak jak mówiłem, no jesteśmy na razie ograniczeni dostępem do internetu, ale no to jest przyszłość DJingu. W tej chwili jeszcze w fazie testowej, czyli nie działa to za dobrze, mamy dostęp do wirtualnego dysku Dropbox, czyli możemy tam sobie umieszczać kopię zapasową naszego repertuaru. Kiedy na przykład zgubimy pendrive w drodze do klubu na imprezę, no to będzie można skorzystać z tej kopii, jeżeli mamy połączenie z internetem. Więc też bardzo fajnie tutaj kombinują na różne sposoby. To urządzenie ma naprawdę mnóstwo funkcji, one cały czas są rozwijane. Jeżeli masz już takie urządzenie i chcesz wykorzystać 100% jego możliwości, dowiedzieć się, do czego służą te wszystkie tutaj pokrętła, funkcje, do czego służą wszystkie opcje w menu i ustawieniach, zapraszam do zakupu kursu. Link znajduje się pod tym filmem. Jeżeli planujesz zakup tego urządzenia, to myślę, że też będzie to dobra opcja, żeby dowiedzieć się, co on tutaj ma i na przykład uniknąć nietrafionego zakupu. Jeśli spodobał Ci się ten film, zasubskrybuj nasz kanał, daj łapkę w górę, a w komentarzach możecie pisać, jaki sprzęt chcielibyście zobaczyć w kolejnych recenzjach. Dziękuję, cześć!